zakwitły łzy. Serce o tobie śni. Z oczów mych płyną łzy. Z innym wzięłaś ślub. Mnie nie było ci żal. Chciałem życie me skończyć śród morskich fal. Ach, dlaczego ta noc nigdy nie wrócił? Pieścić nie będę cię pośród białych róż. Rozdzwoniły się bzy. Ten tu, to musi śpiewać? Bo co? Kapuś, znaczy cwajnoc. Co pan, panie pospieszko? Zielony z prowincji. Zatrudnienia szuka. Kapuś, jak nie jest, to będzie. To jak? A tak z dobrego serca. Frajerzy idą. Frajerzy idą! Zazuzi, zazuzaj. Zazuzi, zazuzaj. Zazu. Pieszko był tu dzisiaj? Nie znam człowieka, panie inspektorze. Uciekł żula. Jakby co meldować? Panie inspektorze. Meldować, jasne? Szefie, pan weczki, kobiety czekają. Thank you.
Ja do was nic nie mam, panie kolego. Ale gospodarz was nie chce. No i publice pan się nie podoba. Mówią, że mandolina to prowincja. No i ten śpiew. To ja mogę nie śpiewać. Panie Ambrożek, ale mandolina to jest dla mnie wszystko. Nie, no nic na to nie poradzę. Stary nosem kręci. A i po dzielnicy się pan nie kręci. I po podwórkach nie śpiewaj. Ferajna ma pana na oku. Z życzliwości radzę. To co mam robić? Z dobrego serca życzę, wracaj pan na prowincję. Tam łatwiej. Tu się pan nie nadasz. Tu stolica. Trzeba innego sznytu. Nie, na prowincję nie. Na prowincję nie. Żeby na takie coś pieniądze wydawać. Ważny mi sublokator. A już za 3 tygodnie nie płaci. Miejsce tylko zajmuje. Wybiera się na bal jaki? Szybę ma elegant, a nie do mojego lustra się pchać. Daj mi pan 200 sztuk tego, a te to nie potrzeba. Jak zwykle rabat. No oczywiście, no, panie dyrektorze. Do widzenia, panie dyrektorze. Moje uszanowanie, moje uszanowanie. No dosyć, już dosyć, dosyć. Panie dyrektorze, ja potrafię jeszcze tańczyć walca, pasadoble. No dosyć, powiedziałem, co? Nadaje się, co? Nadaje się. Ta, nadaje się. No jak się nadaje, to niech przyjdzie bliżej. No jasne, szybciej, szybciej, szybciej. Bliżej, bliżej, no. Gdzie pan ostatnio pracował? Teatr muzyczny w Kaliszu, to znaczy właściwie nie teatr, tylko staram się też o pracę w operetce. Za mocno pan przyciskasz w tańcu. I nie pakuj pan, panie, tej nogi tam, gdzie nie trzeba. Przy tangu? Ależ damy to bardzo lubią, panie dyrektorze. Ale nie u mnie, panie, w lokalu. U mnie za takie rzeczy, panie fordancer, można dostać w mordę i jazda na ulicę, zrozumiano? No tak, to przyjdź pan o 10:00 do roboty. Aha. Ma pan tutaj jeszcze... zaliczkę i kup pan sobie nowe lakiery. No. Moje uszanowanie. Jeszcze 2. Następny. Nazwisko? Tyzma. A imię? Nikodem. A co to za imię Nikodem? Rzymskokatolickie. A dowcipny człowiek. A zawód? Ja właściwie... bezrobotny. No to tańcz pan. No na co pan czeka? Tańcz pan. Thank you.
Panie, gdzieś się pan uczył tańczyć? W Łyskowie, powiat chrubieszowski. No na Chrubieszów to pan może jesteś dobry. Ale tu jest Warszawa, Paryż północy. Poszukaj pan sobie innej roboty. Idzie zima, idź pan do śniegu. Ja nie umiem w śniegu. Następny! Słyszysz? Ty chrzczeniaku jeden, oddaj pieniądze, słyszysz? Chrzczeniaku! Zostaw dziecko w spokoju! Nic ci nie zrobił? Cholera jasna, ja cię tu nauczę. Połóż to z powrotem! Dawaj to, cwaniaczku, to gościa! To nie twoje! Dawaj, ale to już, szybko! Oddaj to szybko! Prezes Rady Ministrów ma zaszczyt prosić pana o wraucie wydanym w dniu 15 w dolnych salach hotelu Europa. Strójbalowy. Weź strójbalowy. Może się przyjedzie. Do pana Rakowieckiego, to na trzecie piętro. Pan prezes wyjechał. Za granicę. Nie ma nikogo w domu. To pech.
To pech. Pan zamyka, bo cuki dzieciak mi się zaziębi. Oj, panie Dyzma. Niepotrzebnie pan tu bruki zbija. Na wsi, na prowincji o chleb łatwiej. Nie lepiej to wrócić do rodziny, w swoje strony? Przecież pani Walentowa dobrze wie, że rodziny żadnej nie ma. Poumierali. A w Warszawie to i ludzi kupa, i roboty brak. Mój to tylko 3 razy na tydzień robi, a ledwo na żarcie to starczy. A kariery jak Pola Negri to pan nie zrobi. A dlaczego? Przecież ona też jest z moich stron. Gdyby nie Mańka, to nie byłoby za co komornego zapłacić. Zapracowuje się dziewczyna i też nic. Jak gościa 2 razy w tygodniu złapie, no to... To niech uważa. Jak ją bez książeczki złapią, to... No. Czego pan kracze? Pilnuj pan siebie. Miejsce zajmuje, a już 3 tydzień nie płaci. Zapłacę. Zapłaci pan albo i nie. 15 zł to i tak za pół darmo. Ale piechotą nie chodzi. A pan co do jakiej roboty się weźmie, to zaraz wyleją. A kto to Walentowi powiedział? O, wielka tajemnica. Sam pan Mańce mówił. Odwróć się pan, bo się przebieram. No przecież się nie patrzę. To i dobrze, bo do skomy zęby się psują. No co? Klasa dziewucha? Co? Poszła do cholery. To. No co, gadzina? Obij bruk. Bił się tu jeszcze, będzie przywłoka taka. Panie Walenty. No? Którego dzisiaj mamy? 15. A godzina to która może być? Może być i 10. Ale teraz to jest 7. Będziesz pan znowu tego? Najwyżej mnie wyrzucę. Witam państwa. W imieniu premiera dziękuję za łaskawe przybycie. Proszę bardzo. Witam. Ich möchte hier beizufügen. Ich freue mich sehr, dass ich das schöne Land besuchen kann.
Teilweise. Ich bin auch polnischer Abstammung. Witam pana. W imieniu premiera dziękuję za łaskawe przybycie. Wojewoda Szejmund. Przepraszam państwa, ale muszę porwać pana ministra. Pana pułkownika. Pan Jeszyński, minister rolnictwa. Pan pułkownik Wareda. Książę Rostocki, lider naszego ziemiaństwa. Tego Czerkowskiego osadził. Widziałem. Wareda jestem. Wiedział. Jeszcze pan teraz się rumieni na wspomnienie tego cymbała. A Czerkowski dawno nie dostał takiej nauczki. Pańskie zdrowie, panie Dyzma. To wszystko to jest głupstwo. Bo... Szkoda tej sałatki, szkoda talerza. Ej, to pyszny kawał. Ale pan jest złośliwy, panie Dyzma. Wie pan, że to pierwszorzędny kawał? Czerkowski głupstwo, tylko sałatki szkoda. Pozwolisz? Pan Dyzma, pan minister Jaszuński. Widziałem. Biorę sobie, ja gratuluję panu Dyzmie incydentu. Pan powiada Czerkowski głupstwo. Załatki szkoda. Los rozdętych wielkości. Pcha się bestia nachalnie, póki jej kto w oczy jasną cholerą nie zaświeci, a potem jest mniej warta od... No, załatki. Przepraszam bardzo pan. W każdym razie, panie Dyzma, szczerze gratuluję. Gdybyśmy więcej mieli w kraju ludzi takich jak pan, drogi przyjacielu, co to nie dają sobie w kaszę dmuchać, inaczej byśmy stali.
Potrzeba ludzi silnych. Ten pan, szanownego pana, prosi na sekundę. Najmocniej, wielce szanownego pana, przepraszam, ale o ile pamiętam, miałem zaszczyt poznać szanownego pana na zjeździe przemysłowców w Krakowie w kwietniu w ubiegłym roku. Nie przypomina pan sobie? Koniecki. Leon Koniecki. Nikodem. Nie, ale pan musiał mnie z kimś pomylić. Ja nigdy nie byłem w Krakowie. To jest jakaś pomyłka. Oczywiście Lewiar. Mam stare oczy, nie to widzą i dystrakcja, więc proszę darować. Ale i tak bardzo się cieszę, bo tu właściwie nikogo nie znam, nie mam z kim dwóch zdań zamienić. Ja nawet miałem specjalny interes, dlatego postarałem się o zaproszenie, ale trudno sobie poradzić, jak człowiek jest stary i samotny. Właśnie nawet ucieszyłem się, że pana spotkałem i to widząc, że jest pan w tak bliskich stosunkach z naszym czcigodnym ministrem rolnictwa. I tak sobie właśnie myślę, że nawet mógłby mi pan wyrządzić tę łaskę i przedstawić jakoś życzliwie panu ministrowi Jaszczuńskiemu, no ale przepraszam. Najmocniej przepraszam. No, nie ma za co. Aha, no, ja. No, ja. Pogrywałem pana od miłej rozmowy z samym panem ministrem. Ale wie pan, ja jestem prowincjonalem, a u nas na wsi to tak prosto serca, kordialnie. I po prostu, a wtedy najmocniej przepraszam, ale swoją drogą mógłby mi pan wyrządzić przysługę. No bo co to pana kosztuje? Jaką przysługę? Nie, no ja się nie narzucam, ale gdyby pan tylko zechciał, pan od razu minister by mnie inaczej traktował, to niby z przyjacielskiej rekomendacji. No, niech pan się nie zapiera, pan. Ja może oczy mam słabe, ale słuch dobry i słyszałem dobrze rozmowę panów. A więc gdyby pan na przykład powiedział tak, drogi ministrze, pozwól, że ci przedstawię mojego dobrego, starego znajomego Leona Kunickiego. O, ja? Zupełnie co innego. Panie, co ja. No cóż, do widzenia. Panie ministrze, pan pozwoli, że mu przedstawię mojego dobrego znajomego, pana Kunickiego, Leona. Jakże jestem szczęśliwy z poznania tak wybitnego, znakomitego męża stanu, któremu cała ojczyzna, a specjalnie rolnictwo, a jeszcze bardziej leśnictwo, ma do zawdzięczenia. Ja sam, jako rolnik i przemysłowiec drzewny, umiem docenić zasługi. Bardzo mi przyjemnie. Bardzo mi przyjemnie. Muszę prosić wielce szanownego pana ministra o zajęcie się osobiście lasami w Białostockim. Moje tartaki przed opieszałości urzędnicze. Panie ministrze, pan musi osobiście i tylko pan... Jeżeli pan pozwoli nie zajmować się tymi sprawami na raucie. Inaczej nie miałbym co robić w ministerstwie. Twarda sztuka ten pański minister. On zawsze tak i co? Zawsze. Nie przypuszczałem. Widzenia, panie Dysmano. Myślę, że nie widzimy się po raz ostatni. Sam, niech pan do mnie dzwoni. Do widzenia. Drogi panie, nie odmówi mi pan. Nie ma jeszcze 11:00. Wypijemy razem kieliszek dobrego wężyna. Ustaję zawsze na blisko, tutaj na górze. A mam dla pana bardzo ważną sprawę. Niechże pan mi nie odmawia. Drogi panie, Dysmo. Usiądziemy sobie w ciszy, spokojnie, wygodnie, przy dobrym winie. Na pół godziny. Na kwadransik! Samochód pana ministra Jaszuńskiego. Pacek, jak się nazywa ten twój facet, co to tak Terkowskiego objechał? Nazywa się Dysma. Bycie chłopca. Pierwszorzędnie objechał. To jakiś, zdaje się, ziemianin czy przemysłowiec. Przyjaźni się z tym Kunickim, co to miał proces o dostawę podkładów kolejowych. No mówię, pierwszorzędny facet. Prosto z mostu go, panie, tego bec. Siadaj. Widzi pana, już czwarty raz wyjeżdżam w tej sprawie do Warszawy. Powiedziałem sobie, że jeżeli tym razem nie wysadzę z siodła tego mojego gnębiciela, tego Tumana Olszewskiego, jeżeli nie wydębię w ministerstwie jakichś ludzkich warunków dostawy drzewa z lasów państwowych, koniec. Koniec, likwiduję wszystko. Sprzedaję tartak, fabrykę mebli, fabrykę celulozy, papiernie, wszystko sprzedaję za bezcen. A sam nie wiem, w łeb sobie palny. Pańskie zdrowie.
Panie Dyzma. Nie bardzo wiem, w czym mógłbym panu pomóc. Pan żartuje. Że wystarczy odrobina dobrej woli. Odrobina. Nie, ja sobie doskonale zdaję sprawę, że to zajmuje pana i pański cenny czas i, no i koszty. No ale przy pańskich stosunkach. Szanowny panie, powiem otwarcie. Gdyby tak stanął przede mną jakiś czarodziej i powiedział, postaram się to załatwić, tę sprawę, tego drania Olszewskiego wylać, a na jego miejsce wsadzić do dyrekcji lasów państwowych kogoś, z kim można po ludzku gadać. Postaram się o dobry kontyngent drzewa. Co mi za to dasz? Wówczas powiedziałbym bez zająknienia. Panie czarodzieju, 30, a niech będzie 35 tysiączków gotówką, jak Boga kocham. 10 od razu do rączki na koszta, a resztę po załatwieniu. Ja oczywiście czarowników gdzieś nie ma. I trudno wymagać od najbardziej łaskawego, najżyczliwszego przyjaciela, żeby zajmował się sprawą, którą zna tylko z opowiadania. Wszak prawda. No, rzeczywiście. Drogi przyjacielu, niech pan mi wyświadczy tę łaskę i przyjedzie do mnie do Koborowa na parę tygodni. Użyje pan wsi, odpocznie sobie, konna jazda, świetne powietrze. No i przyjrzy się pan mojemu gospodarstwu. Zgoda? Co? Pan. Gdzie mnie tam myśleć o odpoczynku, panie? Ja ostatnio niestety za dużo odpoczywam. Nie, tego nigdy nie jest za wiele. Ja jestem bezrobotny. Z pana kawalerz. Bezrobotny. Nie no, no, oczywiście z handlem, z przemysłem teraz krucho i trudno o intratne stanowisko. A znowuż służba państwowa to honoru wiele, dochody żadne. Psz, panie, coś na ten temat wiem, to ja byłem 3 lata na państwowej posadzie. Panie Dyzma, panie Nikodemie Złoty. Tak się szczęśliwie akurat okoliczności składają z obydwu stron, że pan jesteś w poszukiwaniu dobrego stanowiska, a ja już doszedłem do tego wieku, kiedy sił nie ma za wiele. Szanowny przyjacielu, nie gniewa się na moją śmiałość. Co by pan powiedział, gdybym pan zaproponował generalną administrację moimi majątkami? Ja się na tym nie znam, panie. Nie dałbym sobie rady. A się zapozna. Zresztą na miejscu to ja sobie jakoś tam daję radę, ale wie pan, chodzi o to, no, te wyjazdy, rozmowy z urzędnikami, to upraszanie się o łaskę, dobijanie się. Trzeba kogoś energicznego, kogoś ustosunkowanego, kogoś przed tym tacy różni olszewcy, to dudy w miek. No i młodego. A pan chyba nie ma jeszcze 40. 36. Wiesz co, to już to wiek, królu złoty. No nie odmawiajcież. Mieszkanie pan będzie miał wygodne, samochód do dyspozycji, kuchnia dobra. A zechce pan swoich przyjaciół odwiedzić w Warszawie? Proszę najuprzejmiej. No a warunki to już pan sam zechce łaskawie określić. Nie wiem, doprawdy, co panu powiedzieć, bo... No powiedzmy, tandiemy 30% od powiększonego przez pana dochodu. Zgoda? A zgoda. A pensja 2000 miesięcznie. Ile? 2,5. I koszty rozjazdów. No, ręka. No, stary Kunicki. Niech ktoś powie, że nie potrafisz załatwiać interesów. A oto 5000 zaliczki. Co
Boże. Boże. Jaki frajer. Tyle pieniędzy. Piwo jedno. Śledzia. I jeszcze stopkę. Lepsze i te lepsze. Dzień dobry, panno Maniu. Dobry. Co to się pan włóczy o tej porze? A czemuż to panna Mania spać nie idzie? Chyba już pójdę. A czemuż to panna Mania taka smutna? Jakby pan 3 dni z rzędu parował i grosza nie widział, to by pan też z radości nie skakał. To ja pan nie ma nie pożyczę. Panno Maniu! 20 wystarczy? Nie chcę. Nie wezmę. I tak nie będę miała z czego oddać. Proszę. Nie chcę. Ale tego nie trzeba oddawać. O, widzisz go. Bankier się znalazł. Chyba, że... No? No co? Nie podobam się panu? Z pana to tyż mężczyzna. Kalosz. Zaraz. Panno Maniu. Hotel też 5 złotych. Dobrze. Można by okno otworzyć. Późno. Będzie 10:00, pora do domu. Znalazł jakie miejsce?
Tyle forsy. Tyle forsy. 500 psiakry. Miałeś robotę? Powiedz. Powiedz, chodziłeś na mokrą robotę. Nożem? Nożem. Ciężko było? Fi. Ani zipnął. Ale miał forsy. Ja nie wiedziałam, żeś ty taki. Czego się wiedziała? Żeś ty taki. A jaki? Nie wiem. No taki, no. Ciebie nie nakryją? Nie. Dam sobie radę. Nikt cię nie widział? Może jakieś ślady zostawiłeś? Trzeba bardzo uważać. Wiesz, gliny to nawet po śladach palców dojdą. Mnie nie złapią. Powiedz, miałeś Pietra? Nie ma o czym gadać. Masz. Na sukienkę. Wrócimy do domu, to ani pary z gęby, rozumiesz? No pewnie. No, teraz będę musiał na jakiś czas wyjechać. Rozumiesz, o co chodzi? No. Rozumiem. Ale wrócisz, co? Wrócisz. A co mam nie wrócić? Na Wolskiej sali iskry śły. Tam szłafelka, faj dziewczyna, krąg mają strawów do tuzina, co darli o nią się jak psy. To możecie mnie państwo powinszować? Dostałem dobrą posadę. Gdzie? Nie w Warszawie, na prowincji. Nie mówiłam, na prowincji zawsze o zarobek łatwiej. Dostatek wszystkiego. O, wiadomo, chłopi. Kiedy się. Ile razy ja panu mówiłam, panie Dyzma, że pan tu tylko bruki szlifuje, bo Warszawa to nie jest dla ludzi. Przecież mój stary się tak boryka, pracy nie ma. Raz trafił jej się jakiś graf. Z gotówką chciał mieć z nią przyjemność, a gdy ją prosił o wzajemność, mówiła dumnie niby paf, z pana to jest kiepski gość, takich bogów miałam dość, moje grosie to dla mnie jest frajer, ja dla swoich chłopaków mam fajer. Pani daje cukierki. Dobrze. Masz dziecko. Wolny! Mm.
mamy swój fason i swój własny szyk. Czy nam na wódkę brak, lubimy popić piwka. Wtem nie dorówna nam warszawski żaden łyk. Rzuć bracie blagę i chodź na Pragę. Weź grubą lagę, Melonik tyś. Zobaczysz plagę, dziewczynki nagie. Każda na wagę ma to co pisz. Wyleła magę i baby jagę. U nas się bierze pod siebierko i za kark. Więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na Pragę, potrnu na park. Rzuć bracie blagę i chodź na Pragę. Weź grubą lagę, Melonik tyś. Zobaczysz plagę, dziewczynki nagie. Każda na wagę ma to co pisz. Wyleła magę i babę jagę. U nas się bierze pod siewerko i za kark. Więc podnieś flagę,